kiedy faktycznie ten rok był rokiem szczególnym dla nas wszystkich z tytułu uroczystych obchodów urodzin naszego miasta. Odbyło się szereg spotkań, w ramach których upamiętnialiśmy ten szczególny czas z wyjątkowym uhonorowaniem, wyjątkowym odznaczeniem, czyli medalem 600-lecia naszego miasta. Dlaczego wyjątkowym? Z jednego powodu. Ten medal, który został wybity dosłownie w 600 egzemplarzach, został, osoby, które zostały obdarowane tym medalem, były to osoby wskazywane nie przeze mnie, nie przez państwa radnych, były wskazywane przez łodzian. Dlatego tak szczególny charakter ma ten właśnie medal, ponieważ o tym, kto go otrzymał, zdecydowali łodzianie i to oni byli inicjatorami wskazania danej osoby. Ponieważ tak się złożyło, że niestety na terminach, w ramach których te medale wręczaliśmy, nie udało nam się zaprosić naszego księdza kardynała Grzegorza Rysia, w związku z czym pozwólcie państwo, że w tym szczególnym momencie, wieńcząc niejako ten czas, kiedy wręczaliśmy medale, pozwolę sobie w dniu dzisiejszym państwa obecności wręczyć ten medal naszemu metropolicie. Księże kardynale, to jest medal od łodzian dla łodzianina z wyboru, który pokochał nasze miasto i skradł serca naszych mieszkańców. I za to księdzu kardynałowi z całego serca dziękuję w imieniu naszych łodzian, jeśli można. Ten medal wręczyć.